Ja tutaj niby przestawiam kamerę, niby coś tam manipuluję. Wróciłem właśnie z mojego porannego joggingu, który tak bardzo serdecznie polecam. Taki dresik, spocony przyszedłeś. O czym w ogóle dzisiaj? O, tak. W SMS-ach będzie grupa na Facebooku, ale najpierw proponuję oczywiście czołówkę. I pamiętajcie, żebyście nie zapomnieli, że dzisiaj skończy polecę, żebyśmy nie zapomnieli. To nam przypomną? Czerwone wino najlepszą dietą dla facetów jest. Nie. Jeszcze tak nie było, że był temat przed grupą na Facebooku. Było. Nie było. No to będzie. Lekko sądzę, jest na tyle nieprzewidywalny. Nie, bo to zawsze źle działa na moje serce. No dobrze, no to powiem. Nie znoszę, jak czekam na SMS, a jak już ten przyjdzie, to z sieci. Tutaj szybka wskazóweczka dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak tego uniknąć. 4 razy już. Co, 4 razy to mówiłem? Tak. Wino jest bogate w substancje blokujące powstawanie tłuszczu. Odchudzający pizzaetanol. Pizza wody tak zwany. Tu jest napisane, że, bo nie mogli tego nigdy wytłumaczyć, jak to się dzieje, że we Francji, krainie winem płynącą i tłustą dietą i tłustą dietą, wszyscy są nad wyraz chudzi. Bo właśnie... I długo żyją. I bo właśnie dlatego, że właśnie tam właśnie w tej Francji właśnie wino... Właśnie. Tak jak w każdym innym kraju to wino... Właśnie. Potrafi odchudzać. Właśnie. No właśnie. Więc jeśli na przykład macie nadwagę, tak jak Karol, to spróbujcie wypić lampkę wina do snu, bo nie dość, że poprawia krążenie, o czym wszyscy wiedzą, nie dość, że lepiej się zasypia, to też wszyscy wiedzą, to jeszcze może odchudzić. Tak. I Karol, ja nie chcę nic mówić, ale ty musisz strasznie mało wina pić. Tylko, że właśnie to jest problem, bo jeżeli jesteście w mojej sytuacji, to jeszcze jesteście w stanie jakoś z tej nadwagi wyjść. Natomiast jest dużo gorzej, jeżeli macie takie problemy jak Włodek, bo wino samo już nie pomoże. Wtedy musicie też biegać. To, czego przykładem jest Włodek. Tak, ale ja powiem, że to nic nie daje. Stary, biegam i nie widzę żadnych pozytywnych efektów tego biegania. Bieganie super. Nie dość, że trzeba sobie buty specjalne kupić na bieganie. Kolana siadają. Od grania w kosza na asfalcie czy na betonie też siadają strasznie kolana. Wiesz, co siada gdzie? Muchy na górze. To ja oddaję mój puchar. Tyś, mamy puchar. Dobra, za ten suchar dam ci blog roku. Słuchajcie, drodzy państwo, temat z winem jest jednym z kolejnych tematów, gdzie naukowcy odkrywają niesamowite właściwości czegoś, co jest od miliardów lat znane. Wszyscy tak to piją. Ktoś mi kiedyś mówił, że wódka jest w ogóle kaloryczna. Bardzo. Widziałeś kiedyś grubego, z całym szacunkiem, żula? Nie, bo oni chleją. Nie jedzą, tylko chleją. Więc de facto, jeżeli się nie zagryza do wody kiełbachy, do browaru kiełbachy, nie jest tłuczące. Ciekawe było to, że od wielu lat istnieje coś takiego jak mleko z krowy. Wiele lat. Nie, mleko z krowy. Tak, to wszyscy pili. I Kleopatra się w tym kąpała. Wszystko było git. Nagle się dowiaduje, że człowiek dorosły nie powinien pić mleka. Ale jak mleka normalnego? Mleka? Tak. Bardziej szkodzi niż coś daje. Jeszcze lepiej. Koty nie powinny pić mleka. Jak to się dzieje, że przez tyle lat, tysięcy lat, koty piły tylko mleko i akurat wiem to po mojej babci i prababci, które miały kota i dawały mu tylko mleko i żył prawie że 20 lat, co jak każdy wie, to jest dużo jak na kota. To ja odpowiem w ten sposób. Jak? Można stać się alergikiem w wieku dorosłym. Właśnie przestać na przykład trawić laktozę. Z tym kotem i z mlekiem to jest dla każdego kota. Nie. Tak, nie. Mam kota. Serio? Myślę, że żółwia. Miau. Powiem szczerze, że celowo ten temat został przyporządkowany do piątku, żebyście wiedzieli, co przez weekend pić. A jak już się napijecie, to wtedy będziemy mogli bardzo zgodnie przejść do kącika poleceń, w którym to właśnie polecamy film Fight Club. It was on the tip of everyone's tongue. Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. Nie dlatego, że jest super, mimo że jest. Wcale nie dlatego, że David Fincher go reżyserował. Nie wcale dlatego, że prawdopodobnie wszyscy go już widzieli. Nie dlatego, że gra tam Edward Norton czy Brad Pitt. Nasi reporterzy, których mamy w każdym mieście minimum jednego, doszli do informacji, że w Polsce istnieją takie fight cluby, takie podziemne właśnie zebrania ludzi, którzy się ustawiają w kręgu tylko po to, żeby się naparzać. Właśnie nawet oni mają pierwszą i podstawową zasadę fight clubu. First rule of fight club is you do not talk about fight club. Więc jakimś cudem tym reporterom udało się przepytać jednego z takich uczestników tego fight clubu i mówi, że jedyna rzecz, którą zakosili z filmu, jest to, że jak ktoś przychodzi, to musi się bić. I biją się tych takich czerwonych. W rękawiczkach. No właśnie. No właśnie. W rękawicach. Ale też ta osoba zdradziła, iż mają też te szczęki, bo oni nie chcą się tak poobijać, żeby następnego dnia się nie dało iść do pracy, ale chcą się po prostu wyżyć. Na czym polega ten taki niby boom na boks? Otóż w boksie, w przeciwieństwie na przykład do piłki nożnej, której Włodek jest wielkim fanem, nie ma czegoś takiego, że ja dzisiaj nie gram, ja dzisiaj siedzę na ławce, bo mam gorszy dzień. Nie ma w boksie. W boksie wychodzisz i albo dostaniesz po mordzie, albo ty dasz po mordzie. Trenerze, on dzisiaj gorszy dzień, to może niech ktoś inny gra, bo Czy jestem jedyną osobą, która uważa, że boks to najbardziej prymitywne zajęcie z wszystkich istniejących w obecnej chwili na świecie? Hemingway, Ernest, uważał, że są dwa najlepsze rodzaje sportu. Boks i korrida. Człowiek to nie jest zwierzę. A nie oddasz? Nie masz takiego wrażenia czasem? A nie oddasz? Nawet mogę nastawić drugi policzek.
Ale powiem ci, że na tym policzku to ci chyba bardziej broda rośnie. No bo śpię pewnie na tej. W każdym razie, box does not rocks. Srocks. Box jest słaby, nie uprawiajcie box. Nie róbcie ustawek, bo to jest tak głupie. Bicie w ryj. Widziałeś, jak mu p***oliłem? Stary, kurwa, pachit leży na klatki. Liczyli go. To ja się pożegnam, a Wodek wam widzę, co się powie, bo się zmienił w dresa spod blok. No, papa, papa. Ja nie szukam problemów. Ty! No to jest? Użyj trochę mózgu. Ty studenci, ty Paco ma bluzę, ty Paco ma bluzę, ty. A ty nie jesteś ciepły przypadkiem? Ty nie lubisz chłopaków? Ty, patrz tu na mnie. Co się cieszysz? Co się mordka cieszy? A co ty masz takie długie włosy? Fryzjera nie widziało? Ty, jaki masz telefon? Ej. Nie mam przy sobie akurat. Aha, daj kieszenie. Nie mam. Ty, ciepły. Ty, słyszysz, że ryściu będzie negować ciepły. Ty, ciepły. Skaż po szluga. Jesteś strasznie prymitywną osobą.